przed uczniami ostatni weekend wakacji. Już wkrótce w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Informacje płynące z Ministerstwa Edukacji, a także Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują na to, że uczniowie będą mogli uczęszczać do szkół w trybie stacjonarnym. W samym Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich naukę rozpocznie blisko 1000 uczniów. Mając na względzie sytuację pandemiczną, o której pani redaktor mówiła, jakie inne okoliczności, to przymusiło nas do tego, ażeby poprzez odpowiednie gospodarowanie finansami mogliśmy zaproponować dzieciakom po powrocie na stacjonarny 3 nowe pracownie komputerowe, 1 nowoczesna pracownia komputerowa ze stanowiskami dla programistów, 1 pracownia komputerowa dla hotelarzy, 1 pracownia nowa komputerowa dla ekonomistów, no i 1 pracownia, mini pracownia z laptopami dla technik handlowiec. Także dzieciaki wrócą na o wiele, wiele lepsze warunki. W szkołach nadal będą obowiązywać maseczki, dezynfekcja i zachowanie odpowiedniego dystansu. Są zaplanowane normalne apele dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego. Jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą, to oczywiście będziemy starali się te apele przeprowadzić na świeżym powietrzu. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą zabezpieczenia szkół, mieliśmy ostatnio spotkanie online z wszystkimi dyrektorami jednostek, nie tylko szkół, ale również i poradnia psychologiczna i OPP. Jesteśmy zabezpieczeni w środki dotyczące dezynfekcji. Są to specjalne płyny, rękawice, maseczki. Będziemy starali się pracować w trybie reżimu sanitarnego. Tak najczęściej będziemy również wietrzyli klasy. We wrześniu w szkołach średnich powiat będzie przeprowadzał akcję szczepień. Szczepienia przeciwko COVID-19 będą miały charakter dobrowolny. Jednak im większa liczba osób zaszczepionych, tym odsetek osób, które mogą zachorować, będzie mniejszy, podkreśla starosta. Do tej pory na terenie powiatu zaszczepionych jest blisko 60% osób. Będą powołane specjalne punkty. Uzgodniliśmy, że te szczepienia będą wykonywane na terenie szkół. W przypadku uczniów pełnoletnich to oni sami będą mogli tą decyzję podjąć. W przypadku ucznia, który nie jest pełnoletni, a przypomnę, że dzisiaj można szczepić dzieci w wieku od 12 lat w górę, czyli właściwie wszyscy uczniowie, którzy chodzą do szkół średnich, to są już powiedzmy powyżej 12 roku życia, tutaj w tym przypadku będą musieli przynieść pisemną zgodę rodzica opiekuna, że takie szczepienie będzie mogło być wykonane. Oczywiście nauczyciele, którzy do tej pory się nie zaszczepili, pracownicy również z tej szansy będą mogli skorzystać. W tym roku szkolnym naukę w szkołach średnich rozpocznie około 3,5 tysiąca uczniów.